Dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony Stary z Gret i zapraszam na kolejny odcinek Red Dead Redemption 2. Gramy na PS5, zobaczymy jak to teraz wygląda, bo teraz znowu nagrywam inaczej niż poprzednim razem, bo wtedy miksowałem dwa klipy, a teraz wszystko mam wrzucone do OBS-a, ale to nie o to chodzi, nie będę tutaj rozdrabniał się na szczegóły, chciałbym, żebyśmy porównali, czy teraz będzie lepiej, czy nie. Dobra, zacznijmy granie. Jestem w obozie. Zróbmy jakąś misję. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, dobra? Czy będzie warte, czy nie? Napiszcie, zasubskrybujcie, polubcie. Będzie mi bardzo miło. Nabijmy tych 1000 subskrybentów. Będzie czat, dobra? Także wracamy do grania. Zmniejszę swoją mordę, bo moja morda niech będzie już taka dosyć mniejsza. Jest okej. I przejdźmy. Zobaczmy, co się dzieje. Jeszcze coś poprawię, bo ja tu widzę. Jak to się mówi? Niesnaski? No, coś mi tu nie pasuje. Kamera GoPro. Tu o, przesunąłem trochę w bok. Myślę, że teraz jest gitara. Okej. Okay. Teraz mi się podoba jeszcze bardziej. Więc tak, tutaj przeszedliśmy już tą misję, był napad na bank w ostatnim odcinku. Idziemy gdzie? Hossa, mamy do wyboru Hossę. Powiem wam, że coraz fajniej mi się gra w to. Naprawdę, już szczelanie. Tu mam cały czas znacznik. Jak się usuwa znacznik? Usuń znacznik. Jak zajebiście, powiem wam. Wskoczył mi ten znacznik jakiś czas temu, cały czas go widziałem na mapie, wkurza mnie to. Co jeszcze mogę powiedzieć? Coraz więcej osób mnie nienawidzi, coraz bardziej wioski mnie nienawidzą. Tutaj jest grzywna 175 dolarów, chciałem powiedzieć tysięcy, ale to jest dolarów, a w niektórej, w jednym miejscu było, że żywy lub martwy. Grzywna 75. Poszukiwany żywy lub martwy. Blackwater. Blackwater mnie nienawidzą. No, tam były fajne misje. Lećmy do tej Hossy. Hossa. A Abigail powiedział ci, że Hossa i John szukają cię w pobliżu składu Bimbru. Okej, okay, Bimber. Haha. Mieliśmy misję, jak rozwaliliśmy bimbrownię. Żałuję, że się trochę tam nie wypowiedziałem, bo znam się akurat na bimbrowniach i mogłem coś tam powiedzieć ciekawego ze swojej strony. Dobra, zobaczymy, czy to się będzie cięło, bo to jest przerzucane przez kartę przechwytującą prosto z playa na komputer, więc ja tak próbuję własnymi siłami zobaczyć, jakie wyjście byłoby najlepsze, tak, żeby jak najprzyjemniej się grało. Wiem, że na live'ach coś się tam tnie, więc pomyślałem, niech będą odcinki, a jak w odcinkach zobaczę, że jest jest sporo ludzi, tak, że będą ludzie oglądać, to wtedy będą ciekawsze będą live'y. Smutne to jest, jak się robi live'a, a są tylko dwie osoby. Wolałbym poczekać i na sytuację, kiedy będzie ich więcej. Wiecie co? Co chcę zrobić? Gdzie są rzeczy na koniu? Jest kapelusz. Dobra. A jak ze światłem jeszcze jest? Jestem dobrze oświetlony czy słabo? Bo mogę jeszcze poprawić lampę. Nie chciałbym wycinać, robić cięć, więc przybliżę sobie lampę bliżej. O! Nie wiem, czy wy mi widzicie. Napiję się napój bogów na lepszej dykcji być może, a może i pogorszy. Także zdróweczko. Poprawię mikrofon. Powiem wam, nie lubię z tymi słuchawkami, z tym mikrofonem, ale jest to wygodne, bo mogę śmiało się poruszać, siedzieć i coś mówić, a stojący mikrofon ma jakiś dyskomfort, bo nie mogę, muszę być bliżej. Dobra, mniejsza o to, jedźmy do tej Hossy. Czy jak on się tam zwie, jeszcze coś poprawię, mam bardzo ciemny obraz w telewizorze. Bo jest noc.
Dobra, może tak będzie dobrze. Co, jedziemy na jakimś skrótem, widzę. Okej, okay, zwolnij, 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 zwolnij trochę, że spadniesz skądś i narobisz sobie ambarasu. Jak tutaj się nic nie będzie działo, no to ja to powycinam potem. Wsiadaj na tego konia. Ej, ciulu w sto. Dobra, już doszedłem na miejsce. Przez przypadek, a... Nawet nie wiedziałem, że ja już jestem. Reklama. Nowa amerykańska sztuka. Super. Znowu jest Bimber. Lubię misję z Bimbrem, więc... Zobaczymy, jak to pójdzie. Jestem pozytywnie nastawiony, wiecie? I czuję, że będzie ok. Ja prowadzę. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Okay, jest droga. Okay, let's head out to the... Lubię te bezdroża. Ta gra naprawdę jest fajna. Dostarcz Bimber do posiadłości. Dobra, czyli my teraz dostarczamy Bimber. Nie ma tu zgiełku miasta, jest cisza. Dzikość, kurde. Rąbłem. Yes. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a... Dobra, yes. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. Jezus, rzuciłem go. Dobra, muszę zawrócić, ja źle jadę. On będzie strzelał do mnie. Bo go potrąciłem. O-o. Zrobiłem sobie wroga. Dobra, zostawił mnie w spokoju. O nie, no bo jak ja zginę... Dobra, obróć się, ale powoli się obracasz, gnoju. Ja chyba muszę poprawić kamerę. Bardzo mnie to wkurza, że on tak powoli się obraca. Aha, nie, to może to jest moja wina. A jak on ma wyciągniętą spluwę, to powoli się obraca. A tak to szybko. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Nie ma co robić ambarasu, jeszcze zginiemy przez moją głupotę. Aha. Patrzcie, zatrzymali nas. Dobra. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. Dobra. Będziemy się z nimi bili? Chyba nie. You may happily shoot me if I do. Okay. Okay. She's at the house. We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed, please. Aha, jadą za nami. What you want? Wow. Found something. Out in the hills, thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Whoa. Relax, I ain't here to rob you. No, it seems that's easy enough.
Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle? You give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, aha! My mamy ich towar i on chce sprzedać. Okej, okay. Ale niskie ceny, kurwa, 50 centów coś. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it, at least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra 10 bucks if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Aha, ciekawe, czy się z tego rozwiąże. Maybe we'll play a little cribbage. All right. W porządku, następny przystanek, salon. Na razie mi się bardzo podoba, jest spoko. Ale mam nadzieję, że będziemy się strzelać. Muszę się bardziej wdrążyć w to, żeby nasz obóz dofinansować. Wiem, że tam są jakieś Co to? Nie mogę zejść z konia. To jest ten koń, co go strzelnąłem? Kurwa, nie mogę zejść z konia. Trudno. Mało tego, ja nie mogę nawet broni wyjąć. Może przez to, że gadają ze sobą. Z dupy. Nie o to mi chodziło. Hosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Smoke this pipe. Bring your lip forward. Just a bit. Squint. Jezus! Ja pierdolę! Walnąłem w konia, bo się spojrzałem w dół. Ale nie goni mnie. Jedź, 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 jedź. Powiem wam, robię sobie sam kłopoty. Sam sobie problemy stwarzam. Jebany, potrąciłem kogoś! Czajcie to? Potrąciłem kogoś. Hey, where are you going? Siul w sto. Dobra, chuj tam z nimi. Jezus, ja muszę uważać bardziej. Może tak sobie zrobię, o. Spróbujmy tak jechać, jest ciekawie, nie? Ej, koni nie jadą. Co jest? Ej, uwierzcie mi, te konie nie chcą jechać. Patrzcie, zmieniłem kamerę i jadą. Ej, co ma kamera wspólnego z jazdą koni?
Dobra. Trudno. Ważne, że jedzie tak. Okej, dojechaliśmy na miejsce. Dobra. Dobra. For mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in the rage, right? Będzie wszystko okej. Okay. Zabierz bimber z tyłu wozu. No dobra. Ciulo ma fajkę. Jebany, kurwa. Fajna reklama, nie? Szkoda, że ja też tak nie mogę zrobić. Przyjeżdżać do ludzi z bimbrem. I go reklamować. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Just hand out the liquor. Wow. Gentlemen. Dobra. My brother Fenton, he's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. Yeah. The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on. Dobra, polewa drinki. Unij szklankę, kurwa. Nalej. Nalej z butelki. No dobra, ale co tu jest? Mocne cholerstwo. Dobra. Muszę polewać i... Dobra, wszystko rozumiem. A, to jest funkcja podaj alkohol. Unosimy i podaj. Okej, okay. Wszystko jest cacy. On chyba chce ich urżnąć też, co? Dobrze, to jest takie proste, a nie, że jakaś miarka, że ja muszę idealnie nalać, wiecie. Fajne, 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 fajne. Bardzo mi się to podoba. Pozytywna misja w porównaniu tych wszystkich takich agresywnych. Oho, ho. You're the bastard who stole the liquor we was gonna buy. Gentlemen, we're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, będziesz strzelanina. Zajebiście. Dobra. Nie wiem, dlaczego ja tu nie mam tej broni, kurwa, swojej. Ale chuj z tym. Dobra,
dobra. Tamtego chcę zabić. Dobra. Ja go nie widzę, wiecie? Bo jest tak ciemno, dym tu jest. Dobra. Wszyscy. Znowu kapelusza nie mam. Czułem, że ta misja będzie taka, że nie skończy się. Dobrze, mam karabin. Ograb. Zginąłem. Porażka. Hossa nie żyje, te mam go pilnować. O Jezus, dobra. Jeszcze raz. Teraz będzie lepiej. Dobrze. Idź za Hossą, dobra. No wskakuj, debilu, skacz. Dobra. Dobrze. To o to chodziło. Wskocz do wozu. No wskakuj! Debilu! Dobra, to jest filmik. Okej. Okay. Szkoda, bo ja chciałem bronię pozabierać, wiecie? On prowadzi. Dobra. Będę strzelał z konia. No! Kurwysyn! Jebnął mnie. Mam nadzieję, że nie muszę już knajpy rozwalać. Chyba już jedziemy na koniu, nie? Tak jest. Strzelba by mi się przydała. Zginąłem szybciej niż wcześniej. Dobra, muszę bardziej uderzać w głowę. No dobra, no trudno, nie mam strzelby. Nie wiem dlaczego. Czy, kurwa, muszę to przekładać sobie tą strzelbę? Tego nie wiem. I'm getting this out of here. Ain't gonna let this go, are they?
Okej, ja widzę, że na ślepo strzelam. Kurwa! Damian! Ty nic nie umiesz! Ty strzelasz na ślepo, do chuja! Przecież zaraz giniemy, no nie, no kurwa, trzeci raz pod rząd i to coraz szybciej, coraz gorzej to idzie. Serio, nie chcę się wkurzać, będę musiał wpisać plus 18, bo za bardzo klnę. Ja pierdzielę. Miała być prosta misja. Dobra, teraz strzelam na dwie bronie. Będzie. Okej, rozsadziłem ich. Super. Dobrze. Jest za pociągiem. Dobrze. Dobrze. Okej, okej, okej. Jakoś to idzie. Okej, ja mam problem z celownikiem, ale już sobie poprawiłem go. Już trochę jak o co w tym chodzi. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze. Po prostu muszę puścić, jak puszczam przycisk. Nie, nie dzięki. Hossa Nowa Amerykańska. Dobra, ja bym musiał coś zjeść. Nie. Nie ma. Dobra, wziąłem jakieś lekarstwo. Ale wolałbym zjeść coś. Dobra. Nie mogę otworzyć torby. W torbie mi mam, kurczę, mięso ryby. Dobra, czy to się nam udało? Keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. O kurczę, masakra. I'll go visit old Ma Braithwaite. See what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. Dobra, pominiemy to. So, for now, let me go give old... So what do you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. No dobra, pominijmy to. Koniec. I nic nie zrobiłem. Zabij 5 szubrawców strzałami w głowę, ukończ z celnością na 90, ukończ misję nie wykorzystując przedmiotów. Dobra. Bardzo wam dziękuję. Była to misja, jeżeli chodzi o reklamę i rozwożenie Bimbro. Zapraszam do kolejnej misji, która będzie już za chwilkę, znaczy za niedługo. Jak nam pójdzie, zobaczymy. Dziękuję wam bardzo. Cześć. A, nie zapomnijcie. Polubcie, zasubskrybujcie. A jak dacie komentarz, to już będzie w ogóle wypas. Dzięki, trzymajcie się ciepło, hej.